Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tam leżą zakupy, zaraz będę je Wam pokazywać, ale muszę Wam najpierw coś powiedzieć. Słuchajcie, Łukasz był w Worcester, zrobił jakieś tam zakupy w polskim sklepie i kupił Róży zabawkę. I ona się teraz zamknęła tutaj w pokoju i mówi, że ja nie mam wchodzić i że się nie mogę bawić jej zabawką, bo ją zepsuję. Nie mam zielonego pojęcia, skąd jej się takie rzeczy biorą w głowie, nie? No przecież to są jakieś jaja. Nie. Co nie? Nie. Zamknij drzwi. Ale dlaczego? Powiedziałaś, że jesteś niebezpieczny. Ja jestem niebezpieczna? Kto jest niebezpieczny? Dlaczego Róża jest niebezpieczna? Nie wiem, jak mam to skomentować. Nie wiem. Jestem trochę zszokowana. Leje deszcz. Pogoda jest paskudna, także będziemy dzisiaj siedzieć w domku niestety. Jeszcze tak wcześnie rano było dość ładnie, no ale oczywiście pogoda się zmieniła i mamy znowu ulewę. Tutaj mam te zakupy rozwalone, zaraz będę to ogarniać, ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj chcę sobie posprzątać też tę szafkę, bo wygląda już strasznie. Szukałam jakiegoś pojemnika, wypadły mi te torby i w ogóle tych toreb mam, nie wiem ile, ja to policzę, bo mi się wydaje, że nie wiem, no 30 na pewno, jak nie więcej. Po prostu Łukasz, jak robił zakupy w tym czasie, kiedy ja nie wychodziłam z domu, kiedy męczyłam się z tymi atakami paniki, no to za każdym razem, zamiast brać torby, no to kupował. I chyba je do lumpa wyniosę, no bo przecież ja tego w życiu nie zużyję, no. A tutaj z tej strony też to... Oj, czekajcie. Tu z tej strony też to nie wygląda za dobrze, wszystko jest poopychane, tam są jakieś rzeczy do pieczenia, tam mam jeszcze jakieś talerze dodatkowe, airfryer, no trzeba to ogarnąć, bo jest wszystko upchnięte. Dobra, więc tak, zakupy, płatki, chrupeczki, ukochane chrupki, nie tylko róże, ale Bartka też. To Łukasz sobie kupił chyba takie Oshi Zero, o, z igą świątek. Słuchajcie, ja będę dzisiaj pociągająca, bo nadal mam taki katar, że to jest aż niewiarygodne. To jest 10. dzień mojego chorowania. Lizaki dla dzieciaków, wiśniowe chyba. Dla wszystkich takie same, żeby nie było zadymy. No i tutaj, aha, no tutaj Maxi się dobierał do tej torby, także musiałam schować mięcho do lodówki, no bo by je wyżarł. No, nawet jego sierść jest na kefirze, masakra, muszę zaraz wytrzeć. Mamy dwa kefiry, tutaj jest ser, tutaj jest jakaś wędlina. To jest Łukasza, zupki chińskie curry, no on sobie lubi czasami zjeść, ja takich zupek nie jem. I moje dzieciaki też, jak już to pomidorową albo ogórkową, ale w sumie dawno nie jedliśmy. Paluszki, tutaj są te jego ulubione pierogi. Kabanosy, o matko, wołowe, pierwszy raz widzę coś takiego. A tu są jakieś dojrzewające, ale kurczę, miał kupić kabanosy dla Róży, a kupił takie, wiecie co, ja nie wiem, czy ona to będzie jadła. Musztarda sarepska, tutaj są serki wiejskie, jeszcze jedne paluszki, jeszcze jedne paluszki, jeszcze więcej lizaków, jeszcze jedne pierogi, parówki, no i to wszystko. No, takie nieduże zakupy i praktycznie to samo, co zawsze. I jeszcze taki napój sobie kupił. No i ogólnie on już poszedł do pracy, także... Także będę sobie siedzieć z Różą sama w domu przez cały dzień. Czy ja mogę w końcu wejść? Nie. A dlaczego nie mogę wejść? Powiedziałaś, że musisz iść. No dobrze, powiedziałaś, musisz iść, ale, ale dlaczego? A co ja takiego zrobiłam? Dobrze, to wiesz co, ja pójdę się ogarnę, i, ale wrócę tutaj. Mogę jednak? Tak. Ty mój pyszczku mały. Zobacz. No wiem, kotek tutaj jest. O, ja tu mam w ogóle pościel wywaloną i powiem wam, że będę sobie troszkę leżeć dzisiaj w łóżku i się wygrzewać.
bo nigdy mi to chrupsko wstrętne nie przejdzie. Cześć malutka, pokaż się, jaka ty jesteś śliczna. Pokaż i taką mrucząca, jajku, jajku. Rośnie mała jak na drożdżach. Ile ty już masz, malutka? 11 tygodni. Jesteś głodna? A co chcesz zjeść? Jogurcik? Coś dobrego. A dlaczego ty ściągnęłaś skarpety? Dlaczego ściągnęłaś już skarpety? I masz... Chcesz być chora? Nie. No. Proszę założyć skarpetki. Zabrałam was do łazienki i będę miała dla was polecajkę. Zaraz pokażę wam coś, co sobie ostatnio testowałam. Jeżeli oglądacie moje vlogi regularnie, to być może już to widzieliście. Stwierdziłam, że założę sobie opaskę, bo nie chcę cały czas chodzić w, wiecie, w tym smętnym kucyku. Ale kurczę, coś mnie tak tutaj dusi. No, może dlatego, że jestem nieprzyzwyczajona. Jeżeli oglądacie moje vlogi na bieżąco, to być może oglądaliście vlog z zakupami ze sklepu B&M. Ja tam zupełnie przypadkiem wypatrzyłam coś takiego. Face Facts Ceramide Skin Barrier Complex. To jest delikatny, nawilżający płyn do czyszczenia twarzy, do oczyszczania twarzy. I ja go kupiłam z myślą o tym, że on się może okazać fajnym, tańszym zamiennikiem tego takiego mojego kultowego płynu z Basic Lab, który mi się sprawdzał naprawdę świetnie. I słuchajcie, ten też jest dobry, jest naprawdę super. Wystarczy, że nałoży się go na twarz, spieni i on świetnie zmywa makijaż, nawet tusz z rzęs. Nie szczypie w oczy. No jak dla mnie rewelacja. Ja noszę soczewki, mam dość takie oczy podatne na podrażnienia i na przykład ten olejek nie sprawdził mi się w ogóle. On bardzo dobrze oczywiście zmywa makijaż, niestety zostawia taką tłustą powłokę na twarzy, czego ja nie cierpię, bo po użyciu takiego oleju tak czy inaczej muszę później jeszcze myć czymś twarz. Do mycia twarzy używam teraz tego, to już mi się kończy, ale ja chyba nie będę tego już używać do twarzy, bo to jest bez porównania lepsze. Ten produkt po prostu chyba użyję sobie pod prysznicem albo będę nim myć ręce, nie wiem, no zobaczymy. No nie wyrzucę, no bo szkoda, ja nie lubię rzeczy wyrzucać, na pewno jakoś tam go zużyję. O, albo może właśnie do mycia pędzli, o, to jest myśl. No to jest naprawdę rewelacja, bardzo wam to polecam. Nie wiem, ile kosztuje ten płyn z Basic Lab, ale za to cudo zapłaciłam 4,99 sklep B&M. Sprawdza mi się naprawdę świetnie. To jest taka wygoda i oszczędność czasu. No i jeszcze do tego wacików nie musicie używać. Wystarczy, że umyjecie tym twarz i macie już i oczyszczoną skórę, i zmyty makijaż. No rewelacja. Naprawdę mega. Polecam z całego serca. Żeby być z wami szczera, muszę powiedzieć, że ten płyn z Basic Lab wydawał mi się troszkę lepszy, troszkę bardziej delikatny, mimo że ten też jest bardzo delikatny. No i przede wszystkim miał inną formułę, bo to było takie jakby leciutkie mleczko białe, a to jest przezroczyste, takie jakby, ja wam zresztą pokażę. O, to jest coś takiego. No taki żel. No, to jest taki żel. Także jest odrobinkę gorszy od tej emulsji z Basic Lab, ale jak najbardziej z czystym sumieniem mogę wam go polecić. No i cena też jest dużo niższa, także polecam naprawdę z całego serca. Ten kaszel mnie wykończy. Pomalowałam się, żeby poczuć się trochę lepiej, bo wyglądam jak pół dupy z zakrzaka. Czerwona, spuchnięta, kichawa, cała podrażniona. Nie, no masakra. Już nie chcę wam narzekać o tej mojej chorobie, ale po prostu jestem tak wkurzona. No ale co, jak to mówi Karolina? Co zrobisz, nic nie zrobisz. No, no. I tyle. Właśnie muszę sobie dzisiaj Karolinkę pooglądać, bo mam troszkę zaległości, niestety. No ale dzisiaj będę siedzieć w domu, gotować, nic szczególnego robić nie będę. Także będę miała czas nadrobić zaległości. Wywaliłam tutaj już część rzeczy z tej szafki i zaraz będę to porządkować. I wiecie co? Natrafiłam na takie wino bezalkoholowe. To znaczy tak, to jest takie jakby prosecco bezalkoholowe. Wino musujące po prostu. I ja je trzymałam dla mojej bestii. Ponieważ no ona ogólnie jest osobą, która w ogóle nie pije alkoholu. Nawet kropelki. No i myślałam, że się tego napije. No i teraz jak u mnie była, to ja jej to wino zaproponowałam. Schłodziłam je. Ale ona nie chciała go pić. Wiecie, ona trzyma dietę w ogóle
Słuchajcie, dziewczyna schudła 60 kilo, nie? To jest jakiś kosmos, nie? Ona jest po prostu rockstar. No, naprawdę, aż nie wiem, jak to skomentować, nie? Jest niesamowita. No i nie chciała tego wina. No i ja je wsadziłam tutaj z powrotem do szafki i teraz mi się przypomniało właśnie, jak zaczynałam porządkować, że ona tu jest i mówię, może ja je wystawię na olio. I mówię, dobra, ja tego nie wykorzystam, oddam to komuś. A teraz patrzę, że to jest do lutego tego roku ważne tylko. To czy nie jest, tylko było. Także kurde, jeszcze bym ją otruła. Nie, no otruć by się nie otruła, ale no to jest słabe, nie? Poczęstować kogoś przeterminowanym napojem i to przeterminowanym sporo. Bo 8 miesięcy. Ja pierdzielę. Dobra, wywalę to. Nie wiem, co z tym zrobić. Chyba no wyleję, nie? Ten napój wyleję. Nie będę tego w całości do śmietnika wrzucać. No nie, nie powinno się tak robić. Nie? O Jezu, nie. Nie, naprawdę, powiem wam, że masakra. Ja to winąłam z Degustaboxa. Już wam wspominałam, że w pewnym momencie zorientowałam się, że rzeczy, które oni tam dają do tych boksów, mają bardzo krótką datę ważności. No Róża dostała prezent znowu. Boże biedny. Bartek, a ty masz przecież tą koszulę. Tak, koszulę nieprzemakającą, no tak. Kurtkę, dlaczego ty kurtki nie bierzesz do szkoły? Ja w ogóle nie jestem kurtkarz. No tu gdzieś jest. Znajdę. Tutaj też muszę ogarnąć. Jezu, to jest 50 kurtek Róży, nie? I moich też zresztą. Ty, tu nawet jakaś bluza Łukasza wisi. Ale jaja. A on jej chyba szukał kiedyś ostatnio. Jedy, Bartek, ja nie wiem. Wiesz co, muszę to ogarnąć. Dobra, to ja to będę dzisiaj ogarniać. Przecież to tutaj wisi, o, jakieś ramoneski, to ja tego nie noszę w ogóle teraz. Taka kurteczka, to już też nie na teraz. Czy no nie ma tej twojej kurtki tu? Dobra, teraz się tym zajmę. Może byś się nie pochorował. Co? Tak czakory jest. No, my ciągle jesteśmy chorzy. Zobaczcie, ile tutaj odłożyłam toreb i ja je po prostu wyniosę do lumpa, no bo słuchajcie, no mi to tutaj w szafce tyle miejsca zajmuje, no przecież to jest bez sensu, ja tego przez całe życie nie zużyję. Tych toreb było, wyobraźcie sobie, 28, nie? Tych materiałowych. A już nie wspomnę, że jedna kosztuje 2 funty. I tutaj jeszcze mam jakieś dwie, bo tutaj też mam jakieś rzeczy do lumpa odłożone. No a w lumpie ogólnie przydadzą im się takie torby. Na pewno, niech sobie je sprzedają nawet, nie wiem, za 50 piczy funta. Wow, powiedz, co mama zamówiła. Mamo, czy możemy zamówić Halloween? Zamówiłam dynię, bo nie wytrzymałam. Mam 3 takie duże, 3 małe pomarańczowe i 3 małe białe. Chodź, idziemy zanieść do kuchni. Ja nie mogę. Jak? Chodź, rozerwiemy te worki. Ale piękne dynki. Następne. Zobacz. No. Tyle pumpkins. Tyle pumpkins. What's look to do? Zobacz, super. Wow. A to są takie małe. Aha, jeszcze sobie śmietanę zamówiłam, bo mi zabrakło. Potrzebuję dzisiaj do obiadu. Mamo! O, zobacz, jakie ładne, bialutkie, śliczne. To jest pumpkin też. Wow! I co to? No pumpkin. Pumpkin jest. Te białe są fajne. Mamo, nie, ja jestem biały. A to nie jest taka, ja nie taką zamawiałam. No hello. O co? Ja zamawiałam takie. I zamiałam. A to jest coś innego, bo ja widziałam, że też takie mieli, ale takich nie chciałam. No nie, no tak. Ale wiecie co, jak ja do nich napiszę, że dostałam nie te, które zamawiałam, to oni mi zwrócą pieniądze. Bo oni zwracają bez problemu, wystarczy zdjęcie wysłać, że się coś nie zgadza. No te białe są super. I co, gdzie rozstawiamy te dynie? Do domu. W domku tutaj u nas, tak? No pewnie, że w domku. Tak, będziemy straszyć dzieci. Będziemy straszyć dzieci? Tak. Ja nie mogę. Zrobimy popcorn na Halloween. Popcorn na Halloween zrobimy? Tak. Dobra. A ty się nie będziesz bała? No tak. Będziesz się bała, tak? Tak, będę cię.
O jej, tylko żeby ona ci na nóżkę nie spadła, dzióbku. Dlaczego? Weź sobie taką małą może, co? O, działa. Ale mamy dużo dyń. Będziesz malować dynię czy wykrawać? Chyba malować, co? Tak, widzicie pink. Na pink? Na różowo? Dobra. Mamo, siniaste. Już idzie po farbki. Kochanie, nie, nie teraz, czekaj, bo tu, o, proszę bardzo, matka tu sprząta. Dobra, muszę ogarnąć te dwie dynie, ale niech zwrócą kasę, a co tam, skoro dali mi nie te, no te, one nie są fajne. No ej, kolego. No super, że posprzątałam w szafce, jest miejsce dla kota. Proszę wyjść. No, mam mnie w dupie. Znając życie, zaraz tam się położy i zaśnie. Max, ja jeszcze muszę to wszystko zmieścić. Wiecie co? Ja w ogóle mam do was pytanie. A wręcz propozycję. Jeżeli ktoś będzie w stanie mi powiedzieć, co się dzieje z pojemnikami u mnie w domu, gdzie one giną, to naprawdę stawiam dobrą kawę, jakąś wypasioną albo jakiegoś super drinka. Ja tego nie rozumiem. Znowu mi tutaj została jedna pokrywka bez pudełka, a tutaj jest druga. A ja te pojemniki dopiero co kupiłam. Więc ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Jeżeli ktoś jest w stanie rozwikłać tę zagadkę, to zapraszam do kontaktu i będę naprawdę bardzo wdzięczna. No i ogarnięte, i w ogóle okazało się, że jeszcze teraz sporo rzeczy mi tutaj wejdzie do tych szafek. Zobaczcie, ile się tu miejsca zrobiło. Także fajnie, może jutro sobie też jakąś szafkę posprzątam. Dzisiaj na obiadek mamy bitki w sosie grzybowym. Już w sumie wyłączyłam ogień. To jest pyszne, naprawdę cudowne. Niestety nie nagrywałam, jak to gotuję krok po kroku, ale oczywiście zostawię wam link do przepisu w opisie. Link jest z kwestii smaku. Ostatnio mam jakąś taką fadę na kwestię smaku i ciągle gotuję coś z tego bloga właśnie. Do tego będą ziemniaczki i nie wiem co jeszcze, może kalafior? Zobaczymy. Moi drodzy, ja już się będę z wami żegnać. Chciałabym sobie teraz poczytać jakąś książkę i nie mam pojęcia, którą wybrać, bo mam trzy książki, których jeszcze nie czytałam. Przyjaciółka, B.A. Paris, Dublerka. Nie wiem, no ta Przyjaciółka mnie kusi, ale mam tutaj jeszcze taką książkę Pokój na piętrze i ja już ją mam grubo ponad rok. Kupiłam ją sobie w Polsce i jeszcze nie przeczytałam. No, a byłam rok temu, no czekajcie, kiedy to było? Rok temu w czerwcu chyba, no, także masakra. No, ale chyba jeszcze sobie tą odpuszczę i wydaje mi się, że wezmę się za Przyjaciółkę dzisiaj. No, także ja się z wami żegnam, pozdrawiam was bardzo gorąco i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.